radości licznie tu zebranych, życzenia od wszystkich przedszkolaków mamy na pewno się spełnią. Właśnie dzięki temu, że je powierzymy dzieciątku małemu. Stajemy przed wami z tym opłatkiem białym, symbolem jedności i przebaczenia, a z serc naszych płyną serdeczne życzenia. Niech was mały Jezus troską opromienia i każdą łzę w uśmiech zamienia. Niech Boża chwała w waszych domach od dzisiaj zagości i niech wam nie zabraknie szczęścia i radości. Wszystkie będą cię kochały.
płynie do każdego dziecka uśmiech matki z dzieciątkiem. Czujemy jej wielką radość, wielkiego szczęścia początek. Jezus złożony na sianie, błogosław dziadziowi, babci, tacie, mamie. Niechaj dobroć Twoja zawsze i szczerze, aby byli zdrowi i wytrwali wierzę. Za kolędę dziękujemy, zdrowia, szczęścia Wam życzymy, abyście nam długo żyli, z narodzenia Pana się cieszyli. O naszych diasełkach rozpowiadali, coście dzisiaj oglądali, byście byli weseli, jako w niebie anieli na ten nowy rok. Przeżywamy czas naszego spotkania opłatkowego. W rękach dzieci już są opłatki. Również na naszych stołach leżą opłatki. Opłatek jest to znak, jest to chleb, którym się chcemy podzielić. Chcemy złożyć sobie życzenia. I dlatego teraz przed łamaniem się opłatkiem, krótka modlitwa. Boże nasz Ojcze, w tej uroczystej godziny wychwalamy Cię i dziękujemy za noc, w której posłałeś nam swojego Syna Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Prosimy Cię, udziel naszej parafii, naszej wspólnocie, daru miłości, zgody i pokoju. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Obdarz także naszych sąsiadów, przyjaciół i znajomych pokojem tej nocy. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas. Wszystkich opuszczonych, samotnych, chorych, biednych
i głodnych na całym świecie, pociesz i umocnij dobrą nowiną tej świętej nocy. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Naszych zmarłych, bliskich, szczególnie tych, którzy z naszej parafii odeszli, obdarz szczęściem i światłem Twojej chwały. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Wspólnie pomódlmy się, tak jak nas nauczył Pan Jezus, Ojcze nasz. I teraz jeszcze już mamy pobłogosławione opłatki. Modlitwę odmówiliśmy. Ja, jako proboszcz, razem z naszymi księżmi, przyłącza się do tego również ksiądz nasz prałat. Składamy życzenia. Życzenia przede wszystkim miłości, zgody w naszych rodzinach, aby te wszelkie jakieś przeszkody, podziały, które niestety istnieją, one zniknęły. Abyśmy umieli dzielić się z każdym miłością, abyśmy również umieli spieszyć z pomocą potrzebującym, aby w naszym sercu, w naszych rodzinach, w naszej parafii, w naszej ojczyźnie i świecie panował pokój. Tego serdecznie życzymy i obiecujemy naszą modlitwę. Szczęść Boże. Dziękuję bardzo księdzu proboszczowi za poprowadzenie modlitwy i piękne życzenia. A teraz proszę o życzenia pana posła Szpiotra. Chciałem przekazać księdzu proboszczowi i pani Zofii podziękowania od pana marszałka Marka Kuchcińskiego za zaproszenie na dzisiejsze spotkanie opłatkowe. Pan marszałek nie mógł przybyć, ale bardzo dziękuję za pamięć, za to zaproszenie i życzę wszystkim dużo zdrowia i łaski Bożej. Ponadto już tak od siebie chciałem nawiązać do tego, że tak jak 100 lat temu, bo to minęło właśnie dokładnie 100 lat, jak legioniści Józefa Piłsudskiego życzyli sobie zdrowia i zwycięstwa w okopach legionowych pod Łowczówkiem na Podkarpaciu czy na froncie karpackim, a przecież wtedy było znacznie ciężej, trudniej, a jednak te ich życzenia się spełniły i wytrwali i zwyciężyli dla Polski, tak też życzę wszystkim Państwu teraz, aby w nowym roku 2015 trzymali Państwo najwięcej błogosławieństwa Bożego, zdrowia, wytrwałości i powodzenia we wszystkich sprawach, które Państwo podejmujecie, we wszystkich problemach na Podkarpaciu, tutaj też w Zręcinie, aby było rzeczywiście, tak jak już mówił ksiądz proboszcz, dużo miłości, dużo wsparcia dla potrzebujących, dla rodzin i abyśmy wszyscy ten nowy rok przeżyli jak najlepiej. Szczęść Boże wszyscy. Drodzy Państwo, na wstępie pragnę Wam podziękować za to, że mogłem się tutaj znaleźć, że mogłem doświadczyć tej wspaniałej wspólnoty, jaką tworzycie, a która nie wszędzie się zdarza. Ale to uzmysławia, że wtedy, gdy jest jedność, może być wspaniała atmosfera. Jestem zawsze pod wielkim wrażeniem sztuki w wydaniu dzieci. Wszyscy doświadczaliśmy tego, jaka była autentyczna, jak dzieci przeżywały i nie tylko my wróciliśmy swoimi wspomnieniami do naszego dzieciństwa, ale i te dzieci na długo będą nosić w swoim sercu i w swojej pamięci to dzisiejsze wydarzenie. Dotykamy problemu wychowania. Wychowanie, jak mówił Jan Paweł II, przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę. I dlatego Bóg narodził się w rodzinie, żeby nasza religijność, nasza wiara nie zamykała się tylko do kościoła, żeby się nie zamykała tylko w czterech ścianach naszego domu, ale żebyśmy swoją wiarę, swoje wartości przenosili na grunt życia społecznego i państwowego. I tego, drodzy Państwo, bardzo serdecznie Wam życzę i tej radości,
i miłości płynącej ze żłóbka betlejemskiego wszystkim Państwu życzę. Dużo radości, miłości i wielu łask Bożych. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję pani Wiciszewskiej, wszystkim z prezesom tu obecnych stowarzyszeń, księżom z panem, z księdzem proboszczem, doktorem na czele i nauczycielami, przedstawicielami władz samorządowych. Drodzy Państwo, gratuluję i życzę wszystkiego, co najlepsze. Niech panu kapłanami, szanowna pani Zofio, prezes stowarzyszenia, szanowni parlamentarzyści, szanowni Państwo, według swojej funkcji i godności. Jest mi bardzo, ale to bardzo miło, że w imieniu pana marszałka województwa podkarpackiego Władysława Ortyla, całego zarządu, ale nade wszystko własnym imieniu. Maria Virita,
tysiące lat wyglądamy na Ciebie, Króle Prorocy, czekali, a Tyś tej nocy nam się objawił. Na Ciebie, Króle Prorocy, czekali, a Tyś tej nocy nam się Warty stać.
śmiały.